Przyjechaliśmy się dwa nami z moim gościem, Gorilla. Dzień dobry. Cześć, hej. Jak minęły wakacje? Wakacje pracowicie na dopinaniu tego, co właśnie trzymasz w dłoniach, czyli płyty Wbrew. Do ostatniej chwili mieliśmy jakieś przeboje z drukarnią, składaniem tego. No cóż, ta pierwsza płyta zawsze ma się do niej taki niesamowity chyba stosunek i chce się być przy każdym, na każdym etapie no, ale i doglądać wiesz, tego. Z drugiej strony to wcale nie jest twoja pierwsza płyta. No, solowo jest to debiut i takie własne dziecko traktuje się pewnie inaczej. Igor, powiedz mi, bo ja myślę sobie tak, że jeżeli jest artysta, który występuje w różnych składach, no to mniej czy bardziej dopasowuje się do tego, co dany skład wytwarza wspólnie. Jeśli decyduje się na solowy krok, to najprawdopodobniej decyduje się dlatego, że chce zaprezentować trochę inne swoje oblicze. Kasia Nosowska chciała pokazać, że po drodze jej z elektroniką, więc nagrała solową płytę, żeby nie powielać schematu na przykład muzyki gitarowej, jaką prezentuje z Hej. Jak u ciebie to wygląda? No, u mnie stało się to w ogóle leitmotivem całej płyty. Ona się nazywa Wbrew, bo jest trochę wbrew temu, do czego przyzwyczaiłem słuchaczy, odbiorców, składów, zespołów, z którymi na co dzień gram. To jest też wbrew, bo to jest niekiedy bolesne wyjście wbrew i ze swojej strefy komfortu muzycznego. Ja też odkryłem dla siebie elektronikę, taką, której wcześniej może odważnie, aż tak odważnie nie eksplorowałem. I są bardzo różne oczywiście odcienie tej elektroniki na tej płycie, ale w tej różnorodności też jest, wydaje mi się, siła. A w jakich okolicznościach odkryłeś dla siebie elektronikę? Coś się wydarzyło, to jest kwestia spotkania z jakimiś ludźmi, zupełnie przypadek. Wydaje mi się, że to gdzieś była taka niespełniona ambicja, ponieważ byłem do niedawna kojarzony głównie z takimi dźwiękami organicznymi, gitarowymi, a gdzieś buzowało we mnie, po prostu odkrywałem na swój własny fanowski użytek różnych wykonawców i w końcu spotkałem producentów, którzy po prostu na takiej płaszczyźnie poruszają się i to jest dla nich coś naturalnego i super było się skonfrontować właśnie z nimi. To pochwalmy tych ludzi, którzy pomogli ci stworzyć album Wbrew. Jasne. Może w takiej kolejności chronologicznej pracy. Na pewno takim kamieniem milowym był dla mnie Olo Motasz, którego słuchacze mogą kojarzyć chociażby ze współpracy z Pablo Pawą, Mariką. Produkował też Mama Selitową płytę. I to właściwie z Olem stworzyliśmy taki model pracy, że to były dżemy w studio. Po prostu tworzyliśmy motywy. Często teksty powstawały, jakieś pierwsze zaczyny właśnie podczas takich dżemów studyjnych i rozwijaliśmy to później po prostu sobie sukcesywnie. Więc też zależało nam, żeby uchwycić taką chwilę, chyba to tak należy powiedzieć. Kolejną osobą jest No Echoes, producent, którego słuchacze mogą kojarzyć z różnych remiksów, chociażby dla Larry Lou. Dryskull, też znany z anteny czwórkowej, autor płyty w duecie z Grizzlym. Kto jeszcze? Sarkast, producent z Pomorza, który i z Kasią Lins na co dzień i koncertuje, jest jej producentem, a tutaj zrobiliśmy też jeden numer i Michał zaśpiewał w nim. Masz świadomość, że nagrałeś bardzo fajną piosenkową płytę? Mówił ci ktoś już to. Dziękuję, jesteś pierwsza dzisiaj. Dzisiaj i to jest słowo klucz. To teraz wiesz co, tak w zasadzie klamry. Ty mówisz o piosenkowości, a ja dostałem dzisiaj maila od kolegi, że jest za mało skraczy. No widzisz, nie dogodzisz wszystkim naraz. Igorilla Unboxing w czwórce. Nowa płyta, autorska, solowa płyta mojego gościa Wbrew już jest. Jeśli lubicie piosenki, ja bardzo lubię słowo piosenki i lubię piosenki w ogóle, no to tutaj 11 kompozycji znajdziecie z zaproszonymi gośćmi również. Znajdziecie także książeczkę, w której rysunki to są twoje dzieła, dzieła zaproszonych artystów do współpracy, czy jak to wygląda? Nie, to jest kolejny przykład na kreatywne wykorzystanie internetu. O proszę. Poznałem przez internet graficzkę, ilustratorkę, która bardzo mnie zainspirowała swoimi pracami i ona totalnie
zdecydowanie autorsko stworzyła koncepcję tego oprawy graficznej tego albumu i te wszystkie ilustracje są ilustracjami do konkretnych piosenek, więc można powiedzieć, że niejako poszerzają interpretację, więc z tego miejsca pozdrawiam Agę Lud. Jeśli nas słuchasz, to wielkie dzięki, bo zrobiłeś kawał fajny. A jak nie, to będzie karny jeżek. Parkietowa kołysanka ma zobrazowana jest kołyską, w której spoczywa kula disco. To są jakieś tropy interpretacyjne do wątków muzycznych, które pojawiają się na płycie, wbrew? Jak uśpiłeś disco, albo obudziłeś je. Albo jest to disco, które dopiero raczkuje, bo to debiut. No tak. Właśnie, tych interpretacji może być mnogość i myślę, że jutro jest ten dzień, kiedy ta płyta będzie w waszych dłoniach i to wasze interpretacje będą tą płytą tak naprawdę. I wyjątkowo liczymy na to, że będziecie za, a nie wbrew. Proszę, powiedz mi, jak zareagowali twoi kumple z zespołu, jak się dowiedzieli, że jednak chciałbyś trochę potuptać też własną ścieżką? Skłamałbym mówiąc, że totalnie na lajcie to przyjęli, ale to był też taki moment w Mamas Elitowej historii, że wszyscy poczuliśmy potrzebę, że chcemy zrobić coś na własny rachunek i właściwie jest nas czterech i każdy coś swojego robi. Zresztą to nie jest tak, że moja płyta powstaje w ogóle w odcięciu od Mamas Elita, bo Grzesiek No Echoes notabene wyprodukował część materiału, jest filarem live bandu, z którym gram koncerty. Mikołaj pomaga mi bardzo, jeśli chodzi o część wizualną, jakieś teledyski, więc cały czas działamy, jakby ta naoliwiona, dobrze maszyna zespołowa jednak trzyma się razem. A tak się fajnie złożyło, że po prostu płyta wychodzi, a my już jesteśmy w trakcie prac studyjnych nad kolejnym naszym materiałem, więc z jakąś świeżością mogę do tego podejść i to było bardzo fajne, jeśli chodzi o takie BHP mózgu. BHP mózgu, bardzo ładne sformułowanie. Proszę, powiedz mi, jakie recenzje koledzy ci wystawili? Bo słuchali, rozumiem. Surowe, no jak wiadomo, jak to jest w tych zespołach, gdzie są tylko kolesie, no to... No to co? Co się im najbardziej nie podobało? Chyba to, że musiałem zawalić trochę prób. Nie, oczywiście, no dostaję od nich mega wsparcie. Na każdym etapie słyszeli wersje podstawowe, demówkowe i ich uwagi są dla mnie bardzo istotne, więc że tak powiem, zespół to zbieranina, ale też rodzina i te słowa szczerości, które dostałem, były dla mnie mega inspirujące i myślę, że dzięki temu ta płyta jest lepsza. Igor, materiał tak naprawdę zaczyna sprawdzać się, kiedy wychodzisz z nim do ludzi. Jak będą wyglądały koncerty? Dla mnie mega istotne, ponieważ ja wywodzę się z tego idiomu grania na żywo i to jest mój żywioł, więc zależało mi, żeby tę elektroniczną, syntetyczną płytę przenieść właśnie w tę materię bardzo zespołową. I udało mi się sformułować band takich ananasów, z którymi zawsze chciałem grać. Funkcjonują w różnych składach, a na potrzeby Igor Illy live band zgodzili się ze mną grać. To jest wspomniany już Grzesiek, to jest Mateusz Mądrzejewski, który gra chociażby z Chłopcy kontrabasia, oraz Mikołaj Dobry, znany z zespołu Ofelia. Więc razem użyczyli mi swojej wrażliwości, umiejętności i zreinterpretowali te kawałki. To jest coś super, z czym chcę się podzielić już tej jesieni na początku. Czy wiemy już mniej więcej, kiedy będzie można cię usłyszeć na żywo? Tak, to jest, planujemy trasę na początku przyszłego roku. Teraz nie ukrywam, że udaję się na zasłużony bardzo długi wypoczynek. Urlop w kierunku zamorskim, ale potem wracam z nowymi siłami i ze zdwojoną energią będziemy działać. Mój drogi, pięknie ci dziękuję. Płyta Wbrew będzie naszą płytą tygodnia. Słuchajcie uważnie czwórki, bo 5 szans, żeby utrafić ten krążek, który może wam sprawić wiele radochy w ciągu jesiennych dni, ale nie tylko jesiennych. Igor Illa moim gościem był. Teraz słuchamy kolejnego utworu. No a premiera płyty Wbrew już jutro. Ślicznie ci dziękuję. Tak. Dzięki wielkie. Czwórka. Brzmi dobrze.